po raz 24 już zabrzmiała w maju w Nowej Hucie, Nowohucka Wiosna Muzyczna. W tym roku również, jak i w poprzednich, gościmy wielu fantastycznych wykonawców, muzyków, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Nasz festiwal tegoroczny rozpoczął Michał Wierba, genialny kompozytor, wirtuoz fortepianu i producent, który wystąpił ze swoim najnowszym projektem Pop Fiction. No, absolutnym hitem jest koncert Patmana. Na pewno przyjdzie wielu ich fanów, ale również osób zainteresowanych szczególną muzyką etniczną, graną na magicznych i fenomenalnych instrumentach. Jest to zespół założony przez Piotra Koleckiego i Marka Leszczyńskiego, którzy dawniej współtworzyli zespół Atman. Na koncercie będzie im towarzyszył także Włodzimierz Kiniorski i Janek Kubek. Wychowaliśmy się na muzyce rockowej lat 60., 70. i inspirowaliśmy się pierwotnie muzyką Dalekiego Wschodu. Wszystko powstawało spontanicznie. Nasze utwory powstają na takiej zasadzie, jak na przykład Monet wypatrzył u Delacroix jakiś jeden mały fragment, jakieś jedno chwilowe spojrzenie na malarstwo właśnie Delacroix i z tego wyciągnął impresjonizm, prawda? Również my, jak się spotkamy i coś sobie tam rzdękamy, próbujemy coś grać i potem nagle jakiś jeden momencik, który potem można rozwinąć w coś więcej. To jest najstarsze pomieszczenie tego klasztoru. Mnisi, przybywając tutaj do mogiły, musieli gdzieś zamieszkać, żeby budować kościół. Jest położone prawie 4 metry pod ziemią, dlatego że na tym poziomie grunt nigdy nie zamarzał. Cystersi mieli nieogrzewane pomieszczenia. W szczytowym okresie w tym pomieszczeniu spało prawie 500 mnichów. Wiecie, o której wstawali cystersi pierwsi? 1:45. Pierwsze modlitwy, tak zwane wigilie, potem toaleta, modlitwa, praca, msza o 8:00, o godzinie 13:00 pierwszy posiłek, obiad.
Reguła cystercka opiera się na regule świętego Benedykta, nieco rozbudowana i przystosowana do potrzeb nowego zakonu. A reguła Benedykta mówi o równowadze między modlitwą, uwielbieniem Boga, pracą i wypoczynkiem. Tak skonstruowane jest życie cysterskie. Miejsce to nazywamy katakumbami. To nie są ściśle takie katakumby jak w Rzymie, natomiast jest to pomieszczenie zbudowane dla celów mieszkalnych. Ich pierwszy dach nad głową, zresztą budowane było jeszcze w stylu romańskim, czego tutaj fragmenty zobaczymy. Później przebudowywane trochę na styl gotycki. Mamy połączenie dwóch stylów, które tutaj w tych katakumbach można bardzo wyraźnie zaznaczyć. Mamy tutaj w ścianach piękne romańskie łuki. Architektura romańska opierała się na łuku, czyli szerokość pomieszczenia wyznaczała promień łuku, który zamykał to pomieszczenie i nie można było tego inaczej zrobić. Natomiast cysterci potrzebowali innych pomieszczeń, które niekoniecznie wyznacza łuk, czy ściany, które wyznaczają łuk. Stąd ten łuk złamano i mamy tutaj gotyk cysterski. Gotyk zaczął się od cystersów. Oczywiście on się później rozwijał w te formy strzeliste i superstrzeliste. Mamy kościół mariacki czy katedra w Kolonii. Każda cegła tutaj położona jest lepiona ręcznie przez mnichów w XIII wieku. Mamy tutaj pokazane próby łamania tego łuku na stropie w tej nawie katakumb. I nie wiadomo tak naprawdę, czy ten łuk złamano tutaj w mogile, czy gdzieś w innym klasztorze. W każdym razie mamy tu wyraźne ślady łamania łuku, aż wyszedł taki gotyk cysterski, jaki dzisiaj mamy w najlepszych rozwiązaniach architektonicznych.